Witam, cześć. To jest mój pierwszy film, dlatego chcę wyjaśnić moim widzom, skąd wzięła się nazwa mojego kanału. Kanał nazywa się Czytam i Piszę. Moje umiejętności czytania i pisania zawdzięczam jednej, jedynej książce. Zresztą wdzięczność dla tej książki mają miliony Polaków. Książka stała się kultowa, a jest nią elementarz napisany przez Mariana Falskiego. Ten elementarz pozwolił na naukę czytania i pisania Polakom już od roku 1910, ponieważ wtedy ukazało się jego pierwsze wydanie. W roku 1910 Polacy nie marzyli nawet o odzyskaniu niepodległości, a jednak język był dla nich najważniejszy. Dlatego zlecono Marianowi Falskiemu napisanie takiej właśnie książki. Autor Marian Falski urodził się w miejscu szalenie symbolicznym, a mianowicie w Nowogródku. Wszyscy wiemy, kto jeszcze urodził się w Nowogródku. Zmarł w roku 1974 w Warszawie, mając ponad 90 lat. Marian Falski, na życzenie polskich dzieci, został odznaczony orderem uśmiechu. Nie wiedziałam o tym ja. Idąc do szkoły w roku 1900. I wtedy to po raz pierwszy zetknęłam się z tą właśnie książką. Książka od razu mnie zachwyciła. Czym mnie zachwyciła? Zachwyciła mnie swoimi fantastycznymi ilustracjami. Ilustracje do elementarza Falskiego przygotowywało wielu rysowników. W moim egzemplarzu był to pan Jerzy Karolak. Te ilustracje mają swój klimat, mają swój charakter. One opowiadają o otoczeniu dziecka idącego po raz pierwszy do szkoły. Te ilustracje były zachwycające i do dziś wzbudzają wzruszenie w wielu milionach Polaków. Elementarz Falskiego był książką na ówczesne czasy nowatorską. Otrzymał za swoje nowatorstwo nagrodę w Brukseli w dwudziestoleciu międzywojennym za to, że uczył on dzieci czytać nie metodą sylabową, ale metodą odczytywania całych słów. Słów, które były dla dzieci bliskie, które były dzieciom bliskie, znane, które wywodziły się z otaczającego je świata. Bohaterami swojego elementarza uczynił Falski autentyczne dzieci, te, które znał. Były to dzieci z rodziny Margolisów, Alina i Janek, których to rodzina przyjaźniła się z Marianem Falskim. Alina Margolis została później znaną lekarką, żoną Marka Edelmana i właściwie całe swoje dorosłe życie spożytkowała na pomaganie dzieciom w Afryce. Nazywano ją Alą z elementarza. Elementarz Falskiego uczył dzieci czytać i również ja dzięki niemu nauczyłam się czytać. Pierwsze zdania z elementarza Falskiego zna wiele pokoleń Polaków na pamięć. Pierwsze zdania to: to Ala i Ola, Ala stoi i Ola stoi, to Lala Oli, to Lala Ali. Ala posiadała również psa, to jest najsławniejszy pies w naszej literaturze, a miał on na imię As. Ala i Ola chodziły z Asem na długie wycieczki. Zazwyczaj były to wycieczki do lasu. Poznawały przyrodę, historię Polski i wszystko, co je otaczało. A więc moja umiejętność czytania to jest przyjaźń z elementarzem Mariana Falskiego. Egzemplarz, który pokazuję w tym filmie, nie jest niestety autentyczny. Jest to reprint wydania z roku 1974, bo musimy wiedzieć, że elementarz Falskiego był podręcznikiem najdłużej funkcjonującym na całym świecie, od roku 1910 do roku 1974. Oczywiście był on aktualizowany. Tak jak zmieniał się świat, zmieniał się również elementarz Falskiego. Wprowadzano nowe dziedziny życia, nowe słownictwo bliskie dzieciom, ale umiejętność czytania nadal wiele milionów Polaków zawdzięczało tej właśnie książce. Kocham elementarz Falskiego i wzbudza on we mnie nieustanne wzruszenie, kiedy patrzę na tę okładkę i na te obrazki pochodzące z niego.
ilustracją w elementarzu Falskiego i utworami, które służyły do nauki czytania, były wiersze Juliana Tuwima. To tu znajduje się sławny wiersz pod tytułem Abecadło oraz inne utwory tego autora dla dzieci. A więc czytam dzięki elementarzowi Mariana Falskiego. Teraz druga umiejętność, umiejętność pisania. Zawdzięczam ją również temu elementarzowi. Jak na swoje czasy był on nowatorski i nagroda w Brukseli, którą otrzymał, to była nagroda za nowatorstwo, albowiem w elementarzu Falskiego znajdują się dwa rodzaje alfabetu. Dzieci poznawały jako pierwsze litery pisane, literę A, literę B i tak dalej. Dzięki temu uczyły się też kaligrafii, ponieważ każda z tych liter musiała być fantastycznie odwzorowana w zeszycie. Następnym nowatorstwem tego elementarza jest to, iż w tym elementarzu Marian Falski połączył litery pisane z literami drukowanymi. Z jednej strony były litery pisane, a z drugiej litery drukowane. Dzieci mogły je sobie porównać i odróżniać je w wersji pisanej i w wersji drukowanej. Na końcu elementarza znajdują się jedynie czytanki w wersji drukowanej. Dzięki temu, jak mówię, dzieci odróżniały te dwa rodzaje pisma. Ale w jaki sposób uczono się pisać? Dzieci uczyły się pisać za pomocą tego oto urządzenia. To jest obsadka, czyli jedna część pióra, które ówczesne dzieci miały w swoich piórnikach. Obsadka połączona była ze stalówką, której ja niestety już nie posiadam, i maczało się je w kałamarzu, w atramencie. I w ten oto sposób dzieci uczyły się pisać. Ta obsadka, w odróżnieniu od elementarza, który jest tylko reprintem, jest autentyczna. To jest moja obsadka z pierwszej klasy. Ma ona więc ponad 50 lat. Dla mnie jest kultowa, dla mnie jest amuletem, ponieważ dzięki niej nauczyłam się pisać. Oczywiście różne dzieci pisały różnie. Jedne miały do tego talent, inne nie. Ja nie miałam do tego absolutnie talentu, ponieważ moje pismo do dziś to są tak ogromne bazgroły, że nikt nie może ich odczytać, nawet ja sama. Już po 3 dniach jestem w stanie przeczytać tego, co zanotowałam. Tak więc przedstawia się moja historia nauki czytania i pisania. Chciałabym poprosić moich widzów o to, aby w komentarzach przesyłały mi swoje historie, jak nauczyli się czytać i pisać, ponieważ są to umiejętności nad wyraz ważne dla każdego człowieka. Dla mnie stały się tak ważne, że największą moją pasją jest czytanie książek. Dzięki elementarzowi Falskiego ukończyłam studia. Była to filologia polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i zostałam nauczycielką. I ja też uczyłam w pewnym sensie dzieci czytać i pisać. Dziękuję za obejrzenie mojego pierwszego filmu. Do zobaczenia.